Cześć, witajcie na kanale Riser w serii poradników do gry Conan Exiles. Jako osoba, która ma spędzone już w ciągu 2 tygodni od premiery ponad 150 godzin w tej grze, postanowiłem zrobić kilka poradników, takich bardzo podstawowych. Od czego zacząć, skąd wziąć żelazo, skąd wziąć stal, gdzie ekspić, spaczenie, niewolnicy i wyjaśnić podstawy gry dla wszystkich osób, które chcą zagrać tą grę, a jakby na początku jeszcze nie wiedzą, co dokładnie się robi, bo tutaj rzeczywiście gra nas nie prowadzi za rączkę i musimy się tych rzeczy nauczyć. Także w dzisiejszym odcinku chciałbym wam zrobić taki poradnik dotyczący tego, co zrobić pierwszego dnia, jak dotrwać do powiedzmy 10 levela, co z bazą, gdzie budować, co na początku zrobić i wyjaśnić wszystkim osobom, co tutaj można właśnie na początku sobie stworzyć. Przede wszystkim po stworzeniu naszej postaci zalogujemy się, będziemy na takiej pustyni, z której musimy dobiec do takich pierwszych miejsc na mapie. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o poradnik, to od razu wam wytłumaczę, że poradnik jest stworzony na single player na panelu administratora, także tutaj będziemy mieli wszystko przyspieszone, nawet bieganie. Natomiast wam polecam grać szczególnie na serwerach PvP, bo to będzie największa rozrywka. Jeżeli gracie sami, na PvP będzie ciężko, więc polecam wam granie na PvE, jeżeli się martwicie, że wasza baza będzie rajdowana, przynajmniej na początku, tak żebyście się nauczyli gry. Nie grajcie na single player, nie ma to totalnie sensu, bo po prostu będzie nudno. Więc pierwsza rzecz, jaką zrobicie, to będziecie na pustyni. Na początku gry rozpijcie się w różnych miejscach, jakby poza mapą, tutaj na całej tej szerokości. Ja zrozpiłem się pewnie gdzieś tutaj, dlatego w tym miejscu dobiegłem na początek. I to, gdzie tutaj dobiegniecie, jakiegoś wielkiego znaczenia nie ma, oprócz tego, że tutaj jest miasto i może być troszkę mniej. Na początku będziemy mieli walkę z różnymi NPC-ami, więc zanim, znaczy nie z NPC-ami, tylko z potworami, więc zanim do tej walki przystąpimy, musicie zebrać kamień, zbierajcie w ten sposób, po prostu klawiszem E. Zbierajcie też, o kurczę, i ma walka mi się zaczęła, musimy od nich uciec, bo oni są dla nas jeszcze za silni. Także omijajcie takich typków i zbierajcie gałęzie, one wyglądają właśnie w ten sposób, czyli o, tak o. I tutaj taka gałąź jest, zbierajcie sobie to wszystko, ja na razie od nich ucieknę. I w ten sposób będziecie mogli stworzyć podstawowy pierwszy ekwipunek. Kamienny kilof, kamienną siekierkę i mieczyk. Jeżeli dostaniecie level, tutaj możecie awansować wasze umiejętności, a tutaj macie schematy. Jeżeli chodzi o awansowanie schematów, ciężka sprawa, bo zawsze zabraknie wam punktów. Wszystkich punktów się nie możecie sami nauczyć, tak jak to zresztą bywa na przykład w Ark Survival Evolved. Dlatego ustalcie, jeżeli gracie ze znajomych. Ty będziesz się uczył takich rzeczy, na przykład broni, ja będę się uczył pancerzy. Podzielcie się tak, żeby każdy miał swoją rolę w tej nauce i to, co będzie produkował, bo po prostu zabraknie wam punktów. Jak się już nauczycie takich podstawowych rzeczy jak miecz i ta zbroja, to i tak musicie. Na początek zresztą ta zbroja jest, ale musicie się nauczyć tych kilofów i tak dalej. Także wydawajcie te punkty rozsądnie, a jak już zrobicie wszystko, to dajcie sobie tutaj na hotkeye wasze bronie, wasze rzeczy do zbierania i wasz bukłak. I w tak ubrani możecie już zacząć jakąś tutaj waszą pierwszą przygodę z klepaniem się. I na początek będziemy mieli takiego potworka. Z tymi dużymi na początek uważajcie. Mogą być troszkę za silni, ale od nich z kolei można uciec i ich odlurować. Także na nie uważajcie. A tutaj na początek będziecie mieli bardzo dużo tego typu. To są, ja ich nazywam mutanty, dużo osób nazywa je kanibalami. I oni są dość prości do zabicia, ale uważajcie, bo jak będzie większej, będzie jakaś grupa, no to wtedy już będzie problem. A te małe też bardzo z dalekich odległości się agrują, więc uważajcie, bo oni będą do was podbiegać z dużych odległości, a są dość szybcy, więc jak wam się skończy staminka, to niestety, ale możecie paść. Są też takie obozy przy ogniskach i tutaj znajdują się NPC. Często są przy takich obozach skrzynki i tutaj macie jakieś różne łupy, które można zebrać, więc sobie to wszystko zbierajcie. Ważna rzecz na początek jest taka, żebyście zbierali tego typu roślinki. Takie i takie. I na razie tego nie będziecie mogli jeszcze użyć, ale to się wam przyda później, bo z tego można robić potki do leczenia. Na początek będziecie mieli problem z jedzeniem, więc też ze zrobieniem ogniska, także uważajcie. Widzicie, tego już stosunkowo dłużej biłem.
ja tutaj biję je mocniej, bo mam tutaj dodane już w siłę 20, więc tutaj mam ten atak swój zwiększony. Macie problem na początku z jedzeniem. Szukajcie takich gniazd, zbierajcie te jajka. Dużo nie dają, ale zawsze coś. I możecie zabijać te małe żółwie. One powinny zejść na hita, na dwa powiedzmy, coś takiego. Tylko jeszcze trzeba, widzicie, trafić. No i na przykład siekierką możecie zebrać z nich mięso i skórę. Skóra będzie bardzo ważna, skóra będzie bardzo cenna. Tak samo mięso, bardzo cenne, bardzo ważne. Natomiast wodę na początku, jak będziecie się zalogowali na serwerze, to dostaniecie bukłak, taki tam jest obok respa, bukłak do znalezienia. I ten bukłak po prostu napełniacie tutaj w zbiorniku wodnym. Poprzez kliknięcie odpowiedniego hotkeya i patrzenie się na wodę. I tak można sobie zdobyć tutaj pierwsze rzeczy. Kolejna sprawa. Co z tym expem, co z tą bazą na samym początku? Na początku nie polecam budować bazy, nie polecam budować dużej bazy. Nie ma to totalnie sensu, bo jeżeli jesteście świeżakami w tej grze, to nie zbudujecie bazy w odpowiednim miejscu. Bazę, gdzie budować i tak dalej, na wyższych levelach, to już omawiałem w moich odcinkach, na których prowadzę serię survivalową z tej gry, jakby pokazuję całą grę, to nie są poradniki, tylko właśnie takie gameplaye bardziej. Natomiast na początek, zbudujcie się tutaj na początku gdzieś, obojętnie gdzie, to nie ma jakiegoś większego znaczenia, tylko zwróćcie uwagę, żeby nie było dużo, żeby nie było NPC-ów i żeby nie było dużo tych krokodyli. Więc uważajcie na to, zbudujcie sobie małą bazę, 3x3 fundamenty, zbierajcie tam przedmioty i przygotujcie się po prostu do tego, żeby tylko i wyłącznie na początku expić, expić i expić, bo exp jest najważniejszy w tej grze na początku. Bez dobrej zbroi, bez dobrego ekwipunku nie warto robić nic. Rajdowanie dopiero jest w zasadzie od 30 levela, ale to też będzie w innych odcinkach jeszcze omówione, więc zbudujcie sobie tutaj taką małą bazę. I po prostu, no, dalej od takich obozów, bazę, zbierajcie, róbcie wypady i expcie. Expić można najlepiej na pająkach. Natomiast tutaj w pobliżu pająków jeszcze nie znajdziecie, więc możecie próbować się siłować z takimi gośćmi. Oni dają dość sporo expa. Sporo expa dają też ludzie w obozach, czyli tak zwani NPC-owie. Kanibale tak raczej niewiele. Hieny też raczej niewiele, które są już po drugiej stronie. I uważajcie na krokodyle. Krokodyle są już silne. Na początku możecie mieć problem z takim krokodylem 1 na 1, z takim mieczykiem zwykłym. I zawsze miejcie w ekwipunku zapasowe surowce do naprawy waszych rzeczy. Tutaj mamy, widzicie, już krokodyle. I na przykład możecie używać tarczy. I ona wam zablokuje jeden ruch, co nie? Jeden tam atak. No i drugi. Dopóki się nie zepsuje, to dwa takie ataki krokodyla, w zasadzie chyba każdej jednostki, wam ona zablokuje. Później się kacie je i tak dalej. I później musicie sobie zebrać te surowce wasze, żebyście mogli naprawić wasze rzeczy. I zbierajcie jajka i w ten sposób przetrwacie pierwszy dzień i kolejne dni. I tak expijcie do levela mniej więcej, myślę, że 15, a później będziecie mogli się przenieść już w głąb mapy. Polecam budować się mniej więcej na środku. Musicie koniecznie zwrócić uwagę, żeby było obok was drewno, czyli drzewa, kamienie, skały, żeby wydobywać kamień i żelazo, żeby wydobywać żelazo i oczywiście węgiel też, żeby był gdzieś w miarę w pobliżu, żebyście mogli ten węgiel wydobywać, bo on też wam się później przyda. Także żelazo będzie jeszcze omówione w następnym odcinku prawdopodobnie. A dzisiaj wydaje mi się, że już wszystko. Życzę wam wszystkim powodzenia, grajcie najlepiej na serwerach PvP, a jak nie możecie, to grajcie na PvE, się poduczcie, a później będziecie wiedzieli już podstawy, żeby pójść na serwer PvP. Także dzisiaj to już wszystko, macie jakieś pomysły, chcecie coś konkretnego zobaczyć w tej grze, jakiś konkretny poradnik, nie wiecie co zrobić, dajcie znać w komentarzach, to ja taki poradnik postaram się zrobić, jeżeli dużo będzie chętnych, żeby coś takiego obejrzeć i pokazać wam, żeby jakoś tutaj w tej grze przetrwać, bo ona jest na początek być może troszkę za trudna, dużo jest kontentu, dużo jest rzeczy, ale później z czasem to wszystko, wszystkiego można się nauczyć, jakoś przetrwać. Także dzięki za oglądanie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, no i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka, żebyście mogli się zapoznać z tymi wszystkimi poradnikami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.